Czym powinien być dziś nowy samochód? Powinien być SUV-em albo crossoverem. Tu mamy klasyczny kompakt. Jakich kompaktów się dziś już prawie nie robi? W nadwoziu kombi. Proszę bardzo. A co dziś robi się w samochodach? Prąd. Hybrydy, miękkie hybrydy, hybrydy typu plug-in. Tu mamy czystą benzynę. A jaka powinna być czysta benzyna? Powinna mieć małą pojemność, a tu mamy 2.0. Z czym natomiast kojarzy Ci się marka Cupra? Z bardzo dużą mocą i z czymś hardkorowym, a tu nie mamy nawet 200 koni. Zapraszam na test tego fantastycznie pokręconego jak na dzisiejsze czasy samochodu. Jedziemy! Cześć wszystkim, witajcie w kolejnym materiale na kanale. Dziś za kierownicy bardzo nietypowej, ale też bardzo ciekawej hiszpańskiej propozycji. Ale zanim o niej, kilka słów na temat partnera odcinka, którym dzisiaj jest Car Vertical. Car Vertical, który w ostatnim czasie przeszedł parę zmian, także posłuchajcie. Dla tych, którzy jeszcze nie wiedzą, Car Vertical to serwis, w którym w bardzo prosty sposób poznasz historię używanego pojazdu. I w ostatnim czasie pojawiło w nim się kilka ciekawych nowości. Poznaliśmy bowiem nowe logo, pojawiła się nowa aplikacja mobilna, zarówno na iOS-a, jak i Androida, a przede wszystkim otrzymaliśmy zupełnie nowy raport. Wystarczy bowiem, że posiadacie VIN pojazdu, którym jesteście zainteresowani i na wyciągnięcie ręki, bez wychodzenia z domu, możecie zdobyć wszystkie informacje, które Was interesują. Przykładowo, widoczny na zdjęciach Mercedes, nie dość, że nie wyglądał za dobrze, to jak się okazuje, miał również dwa razy cofnięty przebieg. I co fajne w raporcie, samochód, który dzisiaj wygląda w ten sposób, nie jest opisany czystą informacją, że był uszkodzony, ale możemy sobie zobaczyć zdjęcia z takiego wypadku i jak widzicie, nie była to żadna drobnostka, dla mnie ten samochód byłby już totalnie skreślony. A dowiedziałem się tego nawet nie wychodząc z domu, co Wam również polecam, tym bardziej, że klikając w link w opisie tego filmu, dostaniecie 10% zniżki. No dobra, wracamy do Cupry. Dobra, a teraz do konkretów. Kilka rzeczy powiedziałem na samym początku, ale zobaczmy, co ja tak naprawdę dostałem do testu. Czyli krótko mówiąc, zaglądamy pod maskę i znajdujemy tam czterocylindrowy, benzynowy silnik TSI. Ma on pojemność 2 litrów, a jego moc to 190 koni mechanicznych. Dysponuje bardzo fajnym momentem obrotowym na poziomie 320 Nm. Samochód ten rozpędzi się do 233 km na godzinę, a pierwsza setka na liczniku pojawi się po upływie 7,4 sekundy. Także jak widzicie na samym starcie, nietypowość tego samochodu wynika chociażby z tego, że nie jest to Seat, jest to Cupra, w której z pewnością wielu z nas spodziewa się dużo większej mocy. Ja już na samym starcie rozwieję te wątpliwości, bo myślę, że warto od tego zacząć. Albo inaczej, są to wątpliwości, które miałem ja sam, jak zobaczyłem, że odbieram Cuprę i nie ma ona nawet 200 koni. A więc tak. Jeździłem tym samochodem po mieście, pod miastem. Wczoraj zrobiłem jakieś 760 km, może nawet trochę więcej. Byłem na Ultrasie, z którego albo już pojawiła się relacja, albo się pojawi, także polecam. Ogólnie zrobiłem tym samochodem dobrze ponad 1000 km, także jakieś tam pojęcie już mam. I jak to wyglądało? Otóż wyglądało to tak, że wcale nie musiałem po każdym wejściu do tego samochodu przeklikiwać się przez to menu, którym zajmę się później, i szukać trybów jazdy ukrytych tu. Aby włączyć tryb sport i aby mieć w ogóle jakieś wrażenie z dynamiki. Kompletnie tak nie jest. To jest teoretycznie tylko 190 koni, tylko jak na Cuprę. Ale po pierwsze mamy tutaj 2 litry. Po drugie jest to TSI, czyli silnik znany raczej z dynamiki. Po trzecie, tak jak powiedziałem, mamy 320 Nm. Jak na czystą benzynę, benzynę oczywiście turbo, to jest bardzo dobry wynik. A wreszcie, odbiegając troszkę od tego papieru, czy na trybie komfort, czy na trybie sport, ten samochód jest naprawdę bardzo dynamicznym autem. Kompletnie niczego mi tutaj nie brakowało. Oczywiście nie są to wrażenia jak w 300-konnej Cuprze, to jest normalne, ale mówię do osób, które widzą takie auto, widzą znaczek Cupra, słyszą 190 koni i pukają się w głowę. Być może można zrobić coś takiego w przypadku Cupry, bo też jest taka wersja, Cupry Leona, silnikiem 1.5 o mocy 150 koni. Nie jeździłem nim jeszcze, znam silnik 1.5, całkiem fajna jednostka, ale tutaj pewnie jakieś wątpliwości w rozumieniu Cupra i moc mogą się pojawić. Natomiast to auto, szczególnie jak włączycie tryb sport, to naprawdę ciężko mi sobie wyobrazić, że wiele osób powie, że ten samochód jest wolny i będzie im cały czas czegoś brakowało w jeździe na co dzień. To nie jest samochód na tor, ale to też jest rodzinne kombi.
I moim zdaniem to jest naprawdę świetna jednostka, którą możemy znaleźć pod maską Cupry Leona. I jeszcze jedno zdanie wyjaśnienia. Ja wiem, że jest bardzo wielu takich hardkorowych fanów pewnych marek, przeważnie sportowych, którzy uważają, że jak coś jest hardkorowe, to ma być hardkorowe. Ja jestem z tych osób, które uważają, że zawsze najważniejszy jest wybór. Jeśli ktoś na przykład chciałby mieć Cuprę, ale nie może sobie pozwolić na taką wersję 300-konną, czy to ze względów samego zakupu, czy spalania, utrzymania, i może kupić Cuprę nawet 1.5, to ja uważam, że to jest bardzo dobra rzecz. Chcesz, kupujesz mocniejszą. Potrzebujesz słabszą, no to kupujesz słabszą. Najważniejsze, żeby mieć wybór. I właśnie tak jest dzisiaj w Cuprze. Także moim zdaniem super, można się oczywiście nie zgadzać. Dobra, a teraz idźmy dalej. Czyli zaglądamy do bagażnika, a dysponuje on pojemnością na poziomie 620 litrów. To jest naprawdę kawał kufra, żeby nie powiedzieć Cupra. Ja co prawda przejechałem duży dystans, ale nie pakowałem się po dach, więc tutaj się nie wypowiem, ale patrząc na ten bagażnik, to naprawdę jest potęga. Mimo że to jest kompakt, to ponad 600 litrów robi naprawdę świetne wrażenie. Natomiast jeszcze większe wrażenie zrobiło na mnie miejsce, jakim ten samochód dysponuje z tyłu na kanapie. Zobaczcie, ja siedzę sam za sobą, mam 182 cm wzrostu i miejsca mam tutaj od groma. Co ciekawe, wydaje mi się, że tego miejsca jest albo więcej, albo bardzo porównywalnie z tym, jakie było ostatnio w Volvo S60. Czyli w samochodzie, po którym teoretycznie spodziewalibyśmy się, że zaoferuje tego miejsca dużo więcej. Naprawdę jest super. Tak samo nad głową. Często w kompaktach mamy taką sytuację, że na przykład opada dach, no i jednak siadając z tyłu, dotykamy głową o dach. Ja co prawda nie mam żadnego okna panoramicznego, ale podejrzewam, że to i tak by nic nie zmieniło. Nad głową mam cały czas bardzo dużą ilość przestrzeni. I tutaj muszę zaznaczyć i mocno podkreślić, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony tym, ile miejsca ten samochód oferuje kierowcy, pasażerom i w bagażniku, bo szczególnie po takich markach uznawanych za sportowe, a za taką uznaje się Cuprę, często mamy wrażenie, że właśnie będzie to samochód hardkorowy nie tylko pod względem osiągów, ale też miejsca i takiej niewygody. Tu jest kompletnie odwrotnie. Przestrzeń w Leonie Cupra to jest jego jeden z największych atutów. Więc jeśli myśleliście na przykład, że no już nie zmieścicie się w kompakt, to polecam to sprawdzić. Dobra, pochwaliłem, to teraz czas na rzeczy, które w tym samochodzie mi się nie spodobały. I są to chyba cztery rzeczy. Dwie takie mniejsze i dwie troszkę większe. Zacznijmy od tych mniejszych. Po pierwsze, ja wiem, że to nie jest hardkorowa wersja Cupry, ale ja bardzo żałuję, że na kierownicy nie znalazł się przycisk do uruchamiania tego samochodu i ten drugi z logo Cupra, ze znaczkiem Cupry, którym moglibyśmy zmieniać tryby jazdy. Bo mimo tego, że to nie jest ta szybka wersja, to takie drobne rzeczy, takie smaczki, właśnie coś takiego powinno moim zdaniem odróżniać Cuprę od Seata. Po to chciałbym kupić Cuprę, żeby mieć znaczek nie tylko tutaj z przodu, ale właśnie te detale. Inne odpalanie samochodu, takie powiedzmy jak Formule 1, czy ten tryb Cupra. Bardzo żałuję, że tego tutaj nie ma. Druga rzecz, troszkę na tej samej zasadzie, to wydechy, a w zasadzie atrapy wydechów. Bo znowu, nawet jeśli te wydechy nie byłyby w żaden sposób hardkorowe, głośne i tak dalej, to chciałbym, żeby one tak były. O ile zrozumiem atrapy, jak to dziś już się często robi, znaczy ja tego nie rozumiem, ale powiedzmy, że przyjmuję, że w kompakcie, w Seacie Leonie, ok, to w Cuprze chciałbym mieć już normalne wydechy. Normalne, prawdziwe, o, a nie jakieś zaślepki. A teraz te dwie troszkę poważniejsze rzeczy. Jakbym miał wymienić największą wadę tego samochodu, to powiedziałbym, że jest to wyciszenie, ale od razu gwiazdka. To, że mogłoby być lepiej, to nie znaczy, broń Boże, że tu jest źle. Powiedziałbym wręcz, że to jest samochód w tym aspekcie na poziomie takich typowych kompaktów. No ale skoro szukam rzeczy, które chciałbym, żeby były lepsze, to zdecydowanie wymieniłbym to. Ja jechałem ekspresówkami, autostradami, no i jednak gdzieś tam powyżej 120-130 czuć, że tutaj robi się troszkę głośno. Ale podkreślę jeszcze raz, na pewno nie jest źle. Mogłoby być ciut lepiej. To jest moje jedyne życzenie. No i ostatnia rzecz, moim zdaniem w tym samochodzie zdecydowanie najgorsza, czyli to. To, czyli ekran i sterowanie bardzo wieloma rzeczami. Dam Wam teraz jedną zagadkę. Pokażę Wam całą tą konsolę centralną. Znajdźcie tutaj fizyczny przycisk. Jeden. Nie 3, 5 czy 7. Jeden. Nie ma żadnego. Wszystko jest dotykowe.
Zaczynając od tych kreseczek, które znajdziemy w tym miejscu, ktoś może powiedzieć, co to jest, no to na przykład możecie sobie zrobić cieplej, dotykając w tym miejscu, albo zrobić chłodniej. Możecie też przesuwać w tym miejscu palcem, efekt będzie podobny, czy kierowca, czy pasażer. Możecie sobie zrobić głośniej, wystarczy dotknąć lub przesunąć tutaj na środku. Teoretycznie fajne, nowoczesne. Praktycznie to jest coś, czego ja chyba najbardziej nie lubię w dzisiejszej motoryzacji, przynajmniej w tych aspektach obsługi auta. Bo oczywiście zaznaczając, że każdy się do tego przyzwyczai, ale ja uważam, że nie wiem, jadę na autostradzie, jakieś wyprzedzanie i tak dalej, chcę sobie po prostu zmniejszyć czy zwiększyć nawiew klimatyzacji. No muszę tego za każdym razem szukać, gdzieś tutaj trafiać w te poziomy i tak dalej. 100 razy to mówiłem, ale powiem 101 i powiem 102, jak będzie trzeba. To nie powinno iść w taką stronę. To naprawdę wszystko bardzo ładnie wygląda. Jest tutaj milion funkcji, można sobie tak poustawiać, ale powiem Wam tak. Gdybym był gościem, który jest jakimś tam szefem w Seacie czy w Cuprze i miałbym pod sobą zespół, który miałby zaprojektować ten nowy wyświetlacz, to moją pierwszą radą dla tego zespołu, czy wręcz wymogiem, byłoby coś, co powinni stosować lekarze, czyli po pierwsze nie szkodzić, a zrobienie wszystkiego dotykowym jest moim zdaniem szkodzeniem, bo to nie jest w niczym lepsze, w niczym. Ja nie znajduję tutaj żadnej zalety, może oprócz tego, że nie ma przycisków, jak ktoś nie lubi przycisków, ale obsługa tego jest dużo trudniejsza. O ile większość rzeczy może się tu znaleźć, to moim zdaniem takie rzeczy jak klimatyzacja nie, przynajmniej nie powinny. I też od razu do osób, które mówią, co ty gadasz, jak dzisiaj jest klimatyzacja automatyczna, ustawiasz raz i sobie jeździsz. Ja tak nie jeżdżę. Ja nie lubię jeździć na klimatyzacji automatycznej, gdzie na przykład wsiadam, to wszystko wieje, że nie słyszę, co myślę. Lubię sobie to zmieniać sam. A tutaj nie mogę, mogę, tylko muszę to robić w ten sposób. To jest coś, co mi się tu najbardziej nie podoba. Oczywiście, to nie jest coś, co mamy dzisiaj tylko w Leonie, w Cuprze, w Seacie, nieważne. Większość samochodów idzie w takim kierunku. Niektóre na szczęście wracają do tego, co było kiedyś i oby to się stało jak najszerzej i jak najszybciej. Także z wad to może to dziwne, ale to w zasadzie tyle. Nie znalazłem tutaj nic, co przeszkadzałoby mi na co dzień dużo bardziej. Tak więc przechodzimy sobie dalej. Zegary. I to jest właśnie to miejsce, które potrzebuje takich rzeczy, które są tutaj, czyli tych wielu ustawień, kombinacji i tak dalej, ładnych grafik. I to wszystko tutaj znajdziemy. Jest tu tyle możliwości konfiguracji, że moim zdaniem każdy powinien znaleźć coś dla siebie. Te zegary, po takim ustawieniu jak lubię, są bardzo czytelne. Widzę tutaj wszystko, zasięg, prędkość, obroty i tak dalej, więc zegary, mega fajna sprawa. I bardzo fajna jest też kierownica. Po pierwsze ten świetny znaczek, który uwielbiam. Po drugie, bardzo wygodnie się ją trzyma. Po trzecie, bardzo fajnie się jej używa. Przez to, że jest spłaszczona na dole, coś fantastycznego. Przy czym oczywiście nie byłoby to tak fantastyczne, gdyby nie to, jak tym samochodem się jeździ, jak on się prowadzi, bo to pewnie jest główny aspekt w takim samochodzie, na który wielu czekało, także zajmijmy się tym. Cupra Leon w tej wersji waży około 1500 kg i moje pierwsze wrażenie jest takie, że tego kompletnie nie czuć. Ja mam wrażenie przez to, jak skonfigurowany jest ten układ kierowniczy, przez to, jak ten samochód się prowadzi, jak skręca, jak wjeżdża w zakręty, jakby on ważył z 900 kg. On się wydaje bardzo lekki. I mimo tego, że jest to kombi, to naprawdę tym samochodem wyskakiwanie na jakieś zakręty, na kręte drogi, na jakieś odcinki dynamiczne, to jest coś, do czego ten samochód jest stworzony. I to jest moim zdaniem mega ważne, bo to jest taki samochód dla kogoś, kto ma dziecko albo dwoje dzieci, potrzebuje przewieźć dużo bagażu, a jednocześnie ma jakąś tam żyłkę sportową. I jeszcze trzeci aspekt, nie ma na samochód, czy nie chce wydawać majątku na 300-konne auto. Okazuje się, że można kupić 190 koni, można mieć kombi, a jednocześnie w jakiś tam sposób, w całkiem dużym stopniu, zaspokoić swoje ambicje odnośnie dynamiki prowadzenia i fajnego, w wielkim cudzysłowie, ale sportowego samochodu. Zobaczcie, ja to bardzo często widzę, stoję gdzieś na światłach, czy to osoby na zewnątrz, czy w innych samochodach, patrzą się na mnie, ja widzę, znaczy na mnie, na samochód, ja widzę, że oni widzą sportowe auto. Wiecie czemu? Wystarczy logo. Takie jest moje zdanie. Myślę, że nie tylko moje. I dla kierowcy, który szuka czegoś takiego, sam fakt, że może mieć Cuprę, która nawet mimo 190 koni da mu to wszystko, jest kapitalną rzeczą. Dobra, jeszcze kilka spostrzeżeń odnośnie jazdy w trasie. O wyciszeniu już powiedziałem, ale bardzo ważną rzeczą są fotele. Ja mam tutaj fotele skórzane i
Najważniejszy aspekt, o którym muszę Wam wspomnieć, to to, że one są dość mocno wyprofilowane. Jak wsiadłem w ten samochód przed podróżą, to zastanawiałem się, jak to będzie. Bo o ile to jest coś świetnego, czy wręcz wymaganego do jazdy po zakrętach, czyli świetne trzymanie boczne, które tutaj jest, to w dłuższej trasie bywa różnie. Okazuje się, że ja wysiadłem z tego samochodu po praktycznie całym dniu jazdy, kompletnie niezmęczony, nic mnie nie bolało, było bardzo wygodnie. Jasne, do foteli każdy musi przymierzyć się sam, ale dla mnie na dość długiej trasie sprawdziły się kapitalnie. Jedna uwaga, zauważyłem, że robię to ostatnio dość często, ale sprawdźcie siedzisko, czy nie będzie dla Was za krótkie, bo ono po prostu nie jest najdłuższe. Także zwracam Wam na to uwagę. No i jeszcze jeden aspekt, może nawet najważniejszy, czyli spalanie. Zobaczcie, 2 litry. Jak na dzisiejsze czasy, całkiem duża pojemność. Prawie 200 koni. Cupra, coś co kojarzy się ze sportem, czyli pewnie z bardzo dużym spalaniem. Ja jestem wręcz zaszokowany spalaniem tego samochodu, bo po prostu spodziewałem się kompletnie innych wyników. Jakaś spokojna jazda pod miastem, około 5 litrów, ale to się da zrobić wieloma samochodami. W mieście ja tu spalam między 7 a 8,5 litra, zależy jak jeżdżę, mniej więcej coś takiego, ale to, że ja na ekspresówce i na autostradzie jechałem z Warszawy do Wrocławia, tam i z powrotem, nie przekroczyłem 7 litrów, 6,8, 6,9. Zobaczcie, i autostrada, i ekspresówka. Starałem się to zmierzyć w podzieleniu na autostradę i ekspresówkę i na autostradzie wyszło mi te właśnie okolice 7 litrów, a na ekspresówce jakieś 6, 6,5. Ja nie wierzyłem w to, co widzę. Nie wiem, może przejechałem za mało. Zaznaczam, jechałem sam i mój bagaż to był jeden plecak z kamerami, więc w zasadzie pusty samochód, ale wyniki są kapitalne. Także jeśli baliście się też tego aspektu, to uspokajam, a wręcz powiem, spalanie to jeden z największych plusów Leona Cupry w tej wersji silnikowej. Rzeczy, o których chciałbym Wam jeszcze wspomnieć, to jakość kamery i dawno nie zdarzyła mi się taka sytuacja, gdzie chcąc powiedzieć o kamerze czy wyświetlaczu, nie mogę tego zrobić, bo tej kamery tu nie ma. Chyba, że ja naprawdę nie umiem tego włączyć, ale kombinowałem na każdy sposób. Chyba nie ma, więc nie wiem. I słowo co do materiałów. Znowu powiem, że jestem bardzo pozytywnie zaskoczony. To jest oczywiście w miarę świeże auto, ale to bywa różnie. Nic, kompletnie nic tutaj nie skrzypi, a wiem, że wiele osób może się tego obawiać. Nie wiem, jak będzie po 100 tysiącach kilometrów, bo nie mam jak tego sprawdzić, ale dzisiaj jest tutaj kompletna cisza. A w dotyku, w wyglądzie czy sam design moim zdaniem jest spoko. Ale to oczywiście kto co lubi. Fajnie też, że z tyłu mamy dwa USB, to są USB-C, ale też mamy trzecią strefę klimatyzacji, także w kompaktach nie taka częsta rzecz. No i wspomnę, że mamy Auto Hold, bo to niestety nie jest jeszcze oczywiste, także super, że tutaj jest. Odnośnie tego selektora czy wybieraka trybu skrzyni biegów, to zupełnie się tego nie bójcie, przyzwyczajicie się w jeden dzień, a może w dwa. Bardzo proste w obsłudze. No a co do samej skrzyni, to jest siedmiobiegowe DSG, także myślę, że opowiadać dłużej nie trzeba. Skrzynia świetna. Czego boimy się przy DSG? Laga, którego tutaj nie doświadczyłem. Także super. Android Auto oczywiście jest, ale najważniejsze, że jest bezprzewodowe. Z przodu mamy ładowarkę indukcyjną i dwa USB i zwracam Wam uwagę, że jest to USB typu C. No i rzecz dla mnie bardzo ważna, czyli nagłośnienie. Mamy tutaj audio od marki Beats. Może żeby nie przedłużać, nie jest to taki poziom jak w Mazdzie 3, a już na pewno nie tak jak w ostatnio testowanym Volvo, ale jest naprawdę bardzo przyjemnie, ja tutaj muzyki słuchać lubię. Na mnie podoba mi się dość wysoki tunel. I jeszcze jedna rzecz, która jest kapitalna, szczególnie na trasę, czyli regulowany podłokietnik, regulowany również na wysokość. No i zostaje nam pytanie, czy plusem będzie też jego cena, czyli ile takie cacko kosztuje. Cennik Leona Cupry otwiera jednostka 1.5 TSI o mocy 150 koni mechanicznych z manualną sześciobiegową skrzynią biegów, za którą zapłacić musimy przynajmniej 134 700 zł. Wersja 150-konna, ale z miękką hybrydą i ze skrzynią DSG to już 149 tysięcy złotych, a prezentowane 2.0 TSI o mocy 190 koni z siedmiobiegowym automatem DSG to już 155 300 zł. Wersja 300-konna rozpoczyna się od 179 500 zł, a takie auto z dodatkowym napędem na 4 koła to już 195 200 zł. No i wersje specjalne Leon VZ Cup, również o mocy 300 lub 310 koni mechanicznych, to kwoty na poziomie 218 800 zł. Z praktycznych rzeczy, jak skonfigurowałem sobie wersję 190-konną z rzeczami, które chciałbym mieć w tym samochodzie, to wyszła mi kwota zbliżona do 180 000 zł.
No i zanim do podsumowania, to jeszcze wygląd. Teoretycznie jest to Seat Leon z innym znaczkiem. Ale zobaczcie, że czasem wystarczy właśnie zmienić znaczek. Wystarczy dołożyć progi, co ja zawsze bardzo polecam. Dać fajniejsze felgi i dać tak fantastyczne światła. I macie samochód, za którym bardzo wiele osób się ogląda i oglądacie się sami. A o to chodzi. Mi się Cupra Leon podoba ogromnie. Szczególnie te światła z przodu i to, że z tyłu mamy kierunki pływające. Ja jestem tym kupiony. Mogę się na to patrzeć cały czas i w ogóle mi się to nie nudzi. Rewelacyjna i przepiękna rzecz. No dobra, także to mniej więcej tyle z mojej strony. Powiem Wam tak, naprawdę to moim zdaniem świetna sprawa, że takie marki jak Cupra robią swoje samochody bardziej dostępnymi. Możecie się oczywiście nie zgadzać, pogadajmy sobie o tym w komentarzach, ale przez to, że można kupić tutaj taki silnik, że to nie musi być 300 koni, to bardzo wielu miłośników motoryzacji, którzy nie mają albo nie chcą wydawać na zakup i na utrzymanie samochodu ogromnych sum, mogą kupić właśnie to. Więc jeśli jesteś kierowcą ze sportową żyłką, ale potrzebujesz samochodu, który oferuje bardzo fajną przestrzeń, ma to być kombi, ale ma się świetnie prowadzić, ma fajnie wyglądać, ma być takim rasowym, a jednocześnie praktycznym samochodem, to zapraszam do salonu Cupry, bo być może to jest tym, czego szukasz. A jeśli szukasz testów innych samochodów, to pamiętaj, żeby ocenić ten materiał i kliknąć subskrypcję, bo wtedy zobaczymy się za tydzień. Dzięki, trzymajcie się, cześć!